Cześć tu Magda, dzisiaj opowiem Wam o masie różnych ciekawostek piłkarskich. Ze mną gra Super Kibic, czyli gra planszowa z emocjami, wydawnictwa JAWA. No i cóż, czterech zawodników, możecie być jednym z nich i ciekawe pytania dotyczące piłki nożnej. Myślę, że na większość znacie odpowiedź, a jak nie znacie, to łatwo będzie rozszerzyć swoją wiedzę. Kto zostanie super, super kibicem? No myślę, że ten, który zbierze najwięcej gadżetów piłkarskich, bo tutaj ze mną sklepik są i bilety na mecze, o i koszulki, e, i co tutaj mamy? O i parę korków piłkarskich, i szaliki, i czapki, i piłki. I to są wszystko e, rekwizyty, które możecie wygrać właśnie w tej grze. No cóż, każdy z was dostaje taką planszetkę ze swoją postacią, i na tą planszetkę będziecie odkładali te gadżety, które w sklepiku zdobędziecie. No, a oczywiście gramy o pierwsze miejsce w turnieju, o puchar to też takie planszetki, które potem wyląduje, a tutaj na stadionie narodowym w Warszawie i tu będzie oficjalne wręczenie wyników. W tej grze nie ma kostki, tylko jest właśnie taka magiczna tarcza, która wskazuje nam liczbę pól, ale też bawimy się kolorami, bo żeby wystartować, to będziemy losować kolor, na którym się ustawimy na starcie. O, tak to wygląda. No I za każdym razem przekręcamy kółko i poruszamy się po plaż. A teraz słówko o plaż. A oto plansza. na niej cztery stadiony w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, ale też długa trasa, jaką nasi zawodnicy będą pokonywać, kręcąc tutaj kołem fortuny i przemieszczając się odpowiednią liczbę pól. Mogą stanąć na różnych polach, na przykład na białych, i wtedy nic się nie dzieje. Mogą stanąć na, pan, na polu z kartą Super Kibic. I w zależności na którym tym polu staną, grają albo o piłkę, albo o korki, albo o bilet, o różne gadżety. Jak na nim staną, to muszą odpowiedzieć prawidłowo na pytanie, i wtedy ze sklepiku, tą rzekomo piłkę lub inny gadżet, będą musieli wygrać. Pytania czyta nie osoba, która stanęła na planszy, bo zaznaczone są na niej odpowiedzi. O, zobaczcie tutaj. No i cóż, jak wyglądają pytania? Słuchajcie, niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze. Przeczytam jedno z nich. Co się dzieje, gdy zawodnik otrzymuje drugą żółtą kartkę? Odpowiedź A: nic. Odpowiedź B: automatycznie otrzymuje czerwoną kartkę i schodzi z boiska. Odpowiedź C: schodzi z boiska na 10 minut. No niestety, schodzi z boiska i już na nie nie wchodzi. Taka jest prawidłowa odpowiedź, czyli odpowiedź B: jeżeli nasz. Zawodnik, odpo, to znaczy jeżeli na super kibic, czy super kibic odpowie dobrze na pytanie, wybiera sobie gadżet. W instrukcji jest taka informacja, że jeżeli odpowie źle, to traci już wcześniej uzyskany gadżet, ale myślę, że nie, nie trzeba tak na początku od razu odbierać tych gadżetów uzyskanych. Po prostu można się pobawić w ten sposób, że nic się nie dzieje, tak? Nie zyskuje nowego, ale to już jakby decyzja należy. Do Was i są różne przejścia na planszy. Zobaczcie, tu mam e, strzałki w cztery strony. To znaczy, jak stanę na, na tym polu, będę mogła sobie iść w dowolną z wybranych stron. Czasami są dwie strzałki, czasami jest jedna strzałka. To od Was zależy. Są też takie pola. E, tutaj, na przykład, Wrocław, jak stanę na tym polu, to mogę się zameldować we Wrocławiu. I tu sobie stanąć. Czasem to się opłaca, bo mogę odpowiedzieć na dodatkowe pytania i zyskać punkty. Czasami nie muszę tego robić, ale muszę oddać sobie gadżet. Mam różne strategie, różne gadżety. Mogę tutaj zbierać, żeby mieć je najciekawsze, takie, które mi się podobają. Kolejna jeszcze ciekawa rzecz. Zobaczcie, możemy stanąć na polu piłka i to jest karny. I to daje szansę na strzelenie gola i zdobycie gadżetu, ale wtedy. Będzie to skuteczne, jeżeli wypadnie mi. Mi, mi cyfr 1, 3 albo 6. Wówczas, jeszcze zerknę do instrukcji, dobrze powiedziałam. Wówczas, słuchajcie. Mam gola i dzięki temu mogę sobie wziąć ze sklepiku jeszcze jeden gadżet. Myślę, że tutaj plansza jest zawiła troszkę, ta rozgrywka potrwa. Świetnie, całą rodziną będziecie się bawić, bo jeżeli nie znacie odpowiedzi na pytania, to szybko poznacie nową wiedzę piłkarską. A teraz, jeszcze kilka słów o pytaniach, trochę Wam ich przeczytam. Ile minimum musi być zawodników jednej drużyny, aby można było rozegrać mecz bez walkowera? Wiecie? Podpowiem Wam. 8. Jak nazywa się sytuacja, gdy piłkarz drużyny atakującej w momencie kierowania do niego piłki jest na połowie drużyny przeciwnej, bliżej linii końcowej bramki niż dwóch zawodników drużyny broniącej? Skomplikowane, ale na takie pytania e, też trzeba odpowiedzieć, bo to jest spalony. Co to jest out? Jest to wyjście piłki poza obszar regulaminowego pola gry? Czy B jest to odbicie piłki główką? Czy C jest to podanie piłki do własnego bramkarza? Takie pytanie. Oczywiście jest to wyjście piłki poza obszar zaznaczony. Co dzieje się, gdy zawodnik otrzymuje żółtą kartkę? A, to Wam już czytałam. Dobrze. Kiedy Sensia nie, nie czytała, e, nic, automatycznie otrzymuje czerwoną kartkę i schodzi z boiska, jeżeli ma dwie żółte kartki, czy schodzi z boiska na 10 minut. Kiedy sędzia może podyktować rzut karny? Po faulu w obrębie pola karnego lub po zagraniu ręką, po przyznaniu żółtej kartki, po źle wykonanym rzucie rożnym. I to jest odpowiedź A. No i takich pytań jest więcej, niektóre są łatwe, niektóre są trudne, sama nie ukrywam na niektóre, nie znam odpowiedzi, będę musiała się nauczyć, ale myślę, że dzięki takiej rodzinnej rozgrywce wszyscy zgłębią tajniki piłki nożnej i będą świetnymi, super kibicami. Pozdrawiam Was, cześć!